Iskry dostali. Ha! Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na nich jeździł. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś, jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, beznadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwiżdżą, że wszystko gra. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przycholuje? Dobra, dobra. Ale jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś. Widzę dym, ale niewiele ruchu. Dym idzie pewnie z czegoś, co maszyny rozwaliły. A że mało ruchu, cóż, to dlatego, że mamy przestój z powodu tego zamętu. Jakie maszyny sprawiają kłopoty? Wredne, a jest ich mnóstwo. Mówią na nie kolco grzbiety. Ale to dziwne, bo one nie są z beznadziei. Zjawiły się tu niespodziewanie. Nie macie łowców maszyn? Ach, mamy łowców, tylko żaden nie chce podpaść Ulwundowi. To samozwańczy szef złomianek. A ten cały przestój to jego pomysł. Tak, cóż, ja tylko tędy przechodzę. Muszę dotrzeć na ambasadę. Trzeba było mówić. To ci się prędko nie uda. Co masz na myśli? Nie zabronisz przejazdu. Poproszę. Słyszysz? To cała odpowiedź. Kto to jest? Kapłan Słońca Kardża. Zawiozłem go na dół wczoraj, nim doszło do kłopotów z maszynami. To bardzo ważny człowiek. A przynajmniej tak mówi. Ta ambasada w Samotnym? To on ma ją prowadzić. Ha! Świetnie. Jeśli nie zrobisz tego, czego żądam, sam król Słońce dowie się o twej bezczelności. Przez ciebie spędziłem całą noc w namiocie, drżąc z zimna, wystawiony na atak. Mogłem umrzeć. Ha! Mnie nie chcecie przewieźć, ale Co? Tę dziewkę Nora? Dzikuskę? Z drogi, Hultajko. Władis, to Aloy. Uczony Władis. Aloy, no wiesz, zbawczyni południka. Naprawdę? Cóż, to nieco zmienia postać rzeczy. Zmierzam na ambasadę w Samotnym Świetle, czyli podobnie jak ty. Nie z tymi maszynami w dolinie. I tak oto Araman ogłosił, że kapłani Słońca są najwartościowsi i godni ochrony. Widzisz? Pismo! Udam się do Samotnego Światła, gdy kapitan straży powie, że jest bezpiecznie. Ani chwili wcześniej. Dobra. Kapitan jest moim przyjacielem. A gdzie Erend? Porozmawiałabym z kimś, kto przedkłada praktykę ponad pismo. Władis. Uczony Władis. Uczony Władis wysłał Erenda na misję o świcie, by oczyścić drogę. I tak o świcie. Hej! Czyli w dolinę, tak? Tak. Mówił, żeby szukać tropów w ruinach na lewym brzegu. Dobra. Słyszałam, że macie przestój. Mogę ulepszyć sprzęt? Kowal ze złomianek na pewno pozwoli ci skorzystać z warsztatu. Co do kolco grzbietów, to najlepiej użyć strzał kwasowych. Trafienie w zbiornik załatwi maszynę. Dzięki. Znajdę Renda i sprowadzę go. Hej! A ty dokąd? Na samą górę, żeby przeczekać.
Wybacz, ale rozkazy są jasne. Żadnych pasażerów, póki nie ma gwizdka. Tak jest. Na mnie już czas. Wy? Jarów, mógłbyś odprowadzić uczonego do złomianek i zaczekać tam na mnie? Oczywiście. Znajdę Erenda i pomogę oczyścić drogę. Ale potem koniec wymówek. Samotne światło. Ambasada. Jeśli taka będzie wola słońca? Będzie. Uwierz mi. Kamień szlachetny. Zielony jak płomień, ale twardy i błyszczący. Ciekawe, czy zainteresuje kupców. Martwa maszyna. Pewnie kolcogrzbiet. Może Erend, bo to pewnie złomianki. Jarów mówił, że mogę tam ulepszyć łuk. Przy innych rzeczach też mogę pomajstrować. Thank you.
cudzoziemka idzie. Czy to zbawczyni? Chcesz wejść, zbawczyni? Mam słowa. Mam tyle słów. Witam cię w złomiankach. Otwierajcie. Rozkaz Dżurufa. To mi wystarczy. Niech mnie kuźnia. Petra? Eloy, co ty tutaj robisz? A... Całe szczęście, że się tutaj pojawiłaś. Ciebie też dobrze widzieć. Przybyłaś w samą porę. Chodź. A... Tylko na cholerny browar można tutaj liczyć. Tak, słyszałam. Maszyny, przestój w pracach. A to tylko najnowsze awarie. Złomiankom zawsze brakowało paru narzędzi. No tak. A tam jest największy młot. Nie nasza ziemia, nie nasz kłopot. Kolco grzbiety to kłopot dla wszystkich. Orwund? Słyszałaś o nim? Tak. Chyba lepiej opowiedzieć o tym przy zimnym piwku. A, Petra, Petra! Ja tylko w przylocie. Idę na zachód. A. Mam dopilnować ambasady w samotnym świetle, a potem ruszam dalej. A, jasne. Tam są większe tryby. No cóż, Eloy, dobrze cię widzieć. Ale skoro idziesz... Petra... Wiesz, jeśli znajdzie cię ochota na piwo i pogaduchy, będę przy browarze. Twój wybór. Ten Ulwund wygląda na kawał drania. Może Petra potrzebuje wsparcia. Ale najpierw muszę znaleźć warsztat i ulepszyć swój łuk. Znowu mnie ignorujesz? Jak mam pracować, gdy mój młotek jest w takim samym? Wstrzymaj miechy. Dopóki Ulwund nie każe zagwizdać, i tak nikt nie pracuje. Wybranie do oceranskiej kobiety z wierszykami jest idealnym pomysłem. Nie, czekaj. Nigdy nie spotkałem piwa, które by mi nie smakowało. To powinno dać radę. Wygląda na zamknięte. Aha. Mogę użyć warsztatu? Ja cię nie zatrzymam. Musi tu być ktoś, z kim warto pogadać.
Samoka. Chyba, że Ulwund i jego zbiry się o tym dowiedzą. Daj mi już spokój. Naprawdę. Pokazał mi to. Sama nie wiem, jak to jest. Jak zwolnicie, to was połapie! Nic nie wymagałem, piwa, gdyby mi nie smakowało! Tego, którego nie mógłbym dopić! Nie widziałem się. Hej, panna! Zostawię to. Może się przyda. Powiem ci, jaki jest urzędnik. Ale najpierw się nabijmy. Nie może być. Okruchy. Znasz inny powód, dla którego warto... Jedziemy na tym samym wózku. Kolco grzbiety zagrażają nam wszystkim. To był potykacz? Pełno ich tu w okolicy. Hej! Ty! Jak załapisz te węzyciela, to ci się opłaci! Zawsze coś. Trzymaj się! Zrobię co w mojej mocy! Może zbawić się na te potykacze! Przeładowałam jej układy! Po co tak zabijać? Po prostu użyj potykacza! Przydają, ale łowy na maszyny są dla młodych. Podejdź, proszę. Muszę ci podziękować.
Jeśli będę tego potrzebować, wezmę ze schowka. Doświadczona z ciebie łowczyni. Załatwiłaś węszyciele szybciej niż straż zabija jednego kolcogrzbieta. Więc straż tędy przechodziła? Tak, niedawno. Zabili kolcogrzbieta i poszli na południe. A potem zjawiły się węszyciele przez szczątki, jak zwykle. Na południe, za kolcogrzbietami? Niewykluczone. Calutka dolina się od nich roi. Chyba straż chciałaby się ich pozbyć. Aha. Zaczekaj, rudowłosa. Jeśli chcesz biegać po beznadziei, przyda ci się potykacz. Ale nie byle jaki potykacz. Jeden z moich. Za darmożkę. Wygląda na całkiem solidną robotę. Zgadza się. Ulepszam go, odkąd opuściłem złomianki. Tu się lepiej majsterkuje i mniejsza szansa na tego. No, wypadki. Coś się stało w złomiankach? Raczej ktoś. Nie rozumiem. Jest tam taki worek błota, Ulwund. Myśli, że jest rajcą złomianek. Połowa osady go tak traktuje. Gdy byłem w miasteczku, interesował go mój towar. Domagał się zniżki dla Ulwunda. Odmówiłem. Nie spodobało mu się. Nie mam dowodów, ale wiem, że to ten żużel podpalił mój warsztat. Uznałem, że najlepiej będzie się od niego oddalić. Operator wagonika powiedział, że kolcogrzbiety pojawiły się wczoraj. Może wiesz coś o tym? A jak tam stary Karn? Dawniej ciągle pakowaliśmy się razem w kłopoty. Pewnego razu na przykład ja i on... Coś więcej o kolcogrzbietach. Nie. Karn dobrze mówi. Pojawiły się i wpadły w amok. Całe szczęście, ty i ci strażnicy daliście radę uratować mój tyłek. Muszę już iść. Dzięki za potykacz. Ty będziesz rozwalać kolcogrzbiety, a ja z kolei ruszę na tereny łowieckie. Wiedziałaś, że mają tam próbę potykaczy? Wpadnij, jak chcesz się sprawdzić. Może. Po tym, jak wszystko ogarnę. Więc Erend ruszył na południe. Może z pomocą Fokusa podejmę jego trop. Ślady. Możliwe, że Erenda i strażników. Oby smakowało równie dobrze, jak wygląda.
Wygląda na to, że ktoś zaciekle walczy. To wędruje do schowka. Następny leży! A to właśnie do tego mnie wykuto. Żadnych raportów. Żadnego kurdnego patrolowania! Tylko młot! Tylko walka! Aloy? Erend! Nie ruszaj się, zajmę się resztą. Cholera, powinienem tam być. Nie jestem niczebrany. Kolco grzbiety mają kanistry z kwasem. Strzała kwasowa powinna wywołać reakcję. Obróć się w złom, Ayla! Aloy. Chyba... Spotkamy w połowie drogi. Zatrzymam to sobie.
Na pewno nie spodziewałem się czegoś takiego. To się popisałem, jak zwykle. Cóż, ty zrobiłeś najważniejsze, ja załatwiłam mnie do bitki. Jak się czujesz? Jak? Na co mi żebra? Już dobrze, dobrze. No dobra. Wiem, że nie szłaś aż do beznadziei, by zobaczyć, jak obrywam. Co się kroi? Muszę dopilnować ambasady. Wtedy ruszę na zachód. Rent, to co zrobiłam na iglicy, co zrobiliśmy, nie załatwiło sprawy. Tylko ją opóźniło. Jest wiele do zrobienia. Serio? To wspaniale! Znaczy nie, że jest wiele do zrobienia. To mało wspaniałe. Ale z czymkolwiek walczysz, twoja włócznia, mój młot, jak za dawnych lat. Ambasada musi się odbyć teraz. Nie mogę na ciebie czekać. Parę dni przerwy, góra. Właściwie, nawet jakbyś był zdrowy. Ja i tak muszę... Lepiej, jeśli pójdę sama. Sama? No, oczywiście. Erend! Nie chciałbym przerywać wam gruchania, ale nieźle oberwałem. Nie rozdmuchuj płomienia, idę! Robi się coraz lepiej. Słuchaj, pójdę do samotnego światła się ogarnąć. Jeśli chcesz, by ambasada się odbyła, potrzebny będzie ten kapłan słońca, uczony Władis. A, znam go. Załatwię kolco grzbiety i poślę Władisa do samotnego światła. Tam się spotkamy. Cóż, zawsze to jakieś pożegnanie. Przepraszam? Ty przepraszasz? To nowość. O co ci w ogóle chodzi? Hej, wiesz, zapomnij, dobra? To nic takiego. Brzmi jak coś ważnego. No dobra. Po tej całej bitwie pod iglicą, wtedy, gdy odeszłaś, nawet się z nami nie pożegnałaś. Ludzie walczyli i wykrwawiali się u twego boku, Aloy, a ty co, po prostu zniknęłaś? Jaki człowiek tak postępuje? Erend, słuchaj. Wiem, że moje odejście nie było dla ciebie łatwe. Że teraz też jest ci ciężko, ale to, co zrobiłam... Życie na ziemi jest zagrożone. I tylko ja mogę je ocalić. Życie na ziemi? Tak. Wszystko zginie, jak mi się nie uda. No to ci pomogę. Nie. Tu nie ma maszyny ani wroga do pokonania. To, co muszę zrobić... Nie umiem tego wyjaśnić. Nawet tym, na których mi zależy. Czyli na nic się nie przydam. Dobrze. Erend! Na kuźnię! Chyba mnie wołają. Może iść z wami do samotnego światła? Nie, nie, nie. Jesteś potrzebna. Gdzie indziej. Damy radę bez ciebie. Kiepsko to brzmi. Musisz zająć się tym sama. No, nic ci się nie przydamy. Odłożę to na później. Zaraz ci powybijam
krótkie zęby, albo. Może. Wstrząs po drodze. Kamieniołom, o którym mówił Turlis. W dodatku pełen kolcogrzbietów. Jedna maszyna mniej. Pasapluje sprowadziły znajomków. Kolejna do piachu. Jedna maszyna mniej. Kolejna do piachu. No, kamieniołom bezpieczny. Nieznajoma, po
Podejdź na pół. Pomówić trzeba. Chodź tu. Chcę ci podziękować. Podejdź tu, młoda. Chcę pogadać. Nie wiem, co tu robi Nora, ale jesteśmy twoimi dłużnikami. Chcieliśmy wytrzymać do przybycia straży, ale kolcogrzbiet nas zaatakował. I wtedy zrobiło się kompletne zamieszanie. Czy wszyscy cali? Wielu dobrych ludzi zginęło, ale bez ciebie cały kamieniołom by przepadł. Ważne, że już po wszystkim. Odgłosy pracy powinny ci dzwonić w uszach. Ale nie było gwizdka ze Złomianek, więc zostaliśmy tu sami z tym bajzlem. Naprawdę potrzebujecie tego gwizdka? Ja i moi ludzie to tylko małe trybiki. Bez sygnału Ulwunda młotkiem nie kiwniemy. Jak będziemy pracować wbrew niemu, wywali nas. A moi dość już przeszli. Ulwund posiada aż taką władzę? Gość ma tyle forsy i kontaktów, by zgasić nasze ognie na dobre. W sumie większą szansę mielibyśmy z kolcogrzbietami. A nad czym tutaj pracujecie? Robimy tutaj dla kaprysu Ulwunda, kopiąc kamień dla samotnego światła. Ale kolcogrzbiety i zakaz pracy przeszkodziły. Jeszcze w beznadziei nie widzieliśmy takiego cholerstwa. Skąd te paskudy wylazły? Na kuźnie? Nie wiem, ale się dowiem. Muszę już iść. Trzymajcie się. Dzięki tobie, Dziełcha. To akurat jest dziś możliwe. Chyba pozbyłam się większości kolcogrzbietów. Dolina powinna być bezpieczniejsza. Przekażę Władisowi dobre wieści. Czas zabrać Władisa do samotnego światła. A w końcu. Znajdę cię później. Witaj, siostro. Prawie cztery. Tego! Co ostatnim ty... razem jak byłem, to już chodził. Tutaj, brat. Oj, to ciężko. A mnie znów omieły. Można iść do samotnego światła. Ruszaj więc. Jesteś rendem ze straży? Ruszę dopiero, gdy kapitan powie, kiedy że... Kiedy zabiję kolcogrzbiety. Co zrobiłam? Rozkaz kapitana. Więc oni żyją? Poturbowani, ale żyją. A teraz czekają na ciebie. Cóż... Nigdzie się stąd nie ruszę, dopóki nie usłyszę gwizdka. Skoro nie jest bezpiecznie dla nich, to dla mnie też nie. Dobrze. Załatwię sprawę z gwizdkiem i wrócę do was. Słyszałeś? Nie ruszamy. Rozładuj wóz! Nie. Wrócę szybko. Nie rozsiadajcie się. Pobrudziłbym tylko szaty. Petra wspomniała, że Ulwund tu zarządza. Więc to z nim powinnam pomówić o gwizdku. Gadasz. Mój wujek zwykł mawiać. Jedziemy na tym samym wózku, Ulwund. Czego ty chcesz, Ulwund? Żeby ci zapłacić? Mój kochany sędzio, myślisz, że można mnie kupić? Jeśli chcesz, by zabrzmiał gwizdek, musisz tylko wysłać żołnierzy, by usunęli kolcogrzbiety i podpisać dekret koncesyjny. Zrozum. Nie masz najmniejszego wyboru. Hej. Zbawczyni, jesteś w samą porę. Możemy omówić sprawę niezwykłej wagi dla Królestwa Słońca? Możemy. Później. Świetnie. W takim razie poczekam. O, a oto i zbawczyni. Pogromczyni Derwala, rozpruwaczka Helisa.
Możliwe. Wiele słyszałem o twojej urodzie i bohaterstwie, groźna wojowniczko. Ulwund Dzierżyciel. Do twych usług. Więc cóż takiego odciągnęło cię od rozkoszy południka, że przybyłaś do tej nędznej mieściny? Talenty zbawczyni na pewno są potrzebne gdzie indziej. Przyszłam na ambasadę i... Ambasadę? Co na kuźnie? A, większe tryby do większych spraw, więc zapewne zaraz nas opuścisz. Jak tylko uporam się z problemami wymagającymi mojej wybawicielskiej uwagi. A, kolco grzbiety, pewnie. Trzeba je usunąć, żeby ambasada się odbyła. Cóż, no to do roboty. Idź. Nie tak prędko. Nie masz zbyt wysokiego mniemania o sędzim. Cóż, nie będę udawał sympatii wobec jakiegoś gryzi zwoja w fikuśnej szacie, gdy moi robotnicy są prześladowani, zastraszani albo wykorzystywani. Jakże szlachetnie. Szlachetnie, ha? Narodziłem się z młotem w dłoni, o tak. Nikt się ze mną nie cackał, ani nie podawał mi nic na srebrnej tacy. Wszystko, do czego doszedłem, zawdzięczam sobie. A gdzie masz ten swój młotek? Brzemię przywódcy jest ciężkie, musiałem go odłożyć. Kardża nic nie ryzykują, tylko domagają się, by ci dobrzy oseramowie narażali swoje życie. Ktoś musiał wkroczyć i powiedzieć dość. To ty zatrzymałeś pracę? Zgadza się. Jesteśmy robotnikami, nie wojami. Jeśli kardża nie uprzątną bałaganu i nie zgodzą się na moje warunki, nie będę ryzykować życiem oseramów. Uczciwe warunki oznaczają pewnie twoją koncesję. Jaka moja koncesja? Ona jest dla wszystkich oseramskich robotników w tej krainie, którzy wykonują całą ciężką pracę, podczas gdy kardża zgarniają profity. Prosimy wyłącznie o należny nam udział w tym dobrobycie. O to, by te ziemie uprawiał lud dla ludu. Jasne. A ile z tego przypadnie tobie? Stosownie do moich skromnych zasług dla tej pracowitej społeczności, rzecz jasna. Jeśli złomianki są na terenach kardża, to czy nie oni powinni zarządzać? Kto cię mianował? Zdrowy rozsądek szczepu oseramów, rzecz jasna. Wydaje ci się, że kardża mogliby tym kierować? Ha! Sędzia ledwo zdołał tu przywędrować z samotnego światła bez utraty śrubek. Czyli nie masz żadnej władzy. Ludzie cię słuchają, bo na nich krzyczysz. Głośno. Kto ma zwolenników, ten ma władzę. Siedzę w złomiankach od samego początku. W sensie, jestem praktycznie ich założycielem. Uczciwi mieszkańcy wiedzą, że beze mnie nie byłoby ich sukcesu. Mówisz, że założyłeś złomianki. Trudno w to uwierzyć. Powiedziałem przecież praktycznie. Ja sam dostrzegłem ich potencjał, gdy były jeszcze obskurnym obozem w cieniu samotnego światła. Zainwestowałem w kopalnię, przekonałem do tego starych znajomych, no i proszę. Można powiedzieć, że złomianki zawdzięczają mi wszystko. O, czyli nie stoisz i nie czekasz, by zarobić na cudzej pracy. Ależ skąd? Oczywiście, czerpię pewne zyski z mojej inwestycji tu i tam, ale mój priorytet przez cały czas to nieustanna dbałość o dobrobyt uczciwych oseramskich robotników. Pozbyłam się kolca grzbietów. O, doprawdy? Jak już wyszedłeś z tego szoku, zagwiszcz. Zaraz, nie tak szybko. Będę musiał wysłać kogoś, by zweryfikował twoje słowa i potwierdził, czy jest bezpiecznie. To zajmie najwyżej dzień lub dwa. Nie, masz zagwizdać teraz. Mówimy tutaj o życiu niewinnych oseramów. Zwłoka na pewno... Albo ty to zrobisz, albo ja. Wiedziałem, że dasz radę. Zbliżcie się, przyjaciele. Zbawczyni Południka ponownie zwyciężyła. Kolco grzbietów już nie ma. Ty. Co? Zadmij. Nasze złomianki znów działają. Cudownie. Świetnie. Super. No i Ulwund zgodził się osobiście wypłacić wszystkim pracownikom zaległe wypłaty. Jej. No i to rozumiem. O tak. Ha, ha. Tak.
O tak! Nie miałaś może iść na ambasadę? Tak. W sumie tak. Na szczęście zabrzmiał gwizdek. Złomianki znów działają, a kupcy będą chcieli handlować. Sprawdzę, czy mają tu coś ciekawego, zanim wyślę Władisa do samotnego światła. Sprawdzę, czego chciał sędzia Karja. Zdaje się, że bywa w tawernie. Słyszałeś, gwizdek. Czas w drogę. Ale miałem mieć trzech strażników. Ruszam do samotnego światła. Jak mówi Aloy, rozkaz kapitana. Możesz tu zostać. Porzucony wśród hałoty? Nie ma mowy. No to idziesz ze mną. Do zobaczenia, Aloy. Cóż, skoro mamy to za sobą, ambasada może się w końcu odbyć. Jeśli... Jako się przetrwam. Będę mogła wytropić Silensa. Hadesa. A może nawet kopię zapasową Gai. Mogę ruszyć do samotnego światła. Albo pokręcić się po beznadziei. I może zabrać Petrę na jednego. Nie!